Dzień dobry, moi drodzy państwo. Jedziemy znowu do Gdańska, a jedziemy vanem, busem. Hoy vamos a otra aventura. Hace 17 grados, se siente riquísimo, ya el verano se está yendo. Pero yo pensé que con 17 grados iba a estar caliente y cuando salí mucho frío. Tuve que regresar a buscar la chaqueta porque estaba muy frío. ¿Verdad? Sí, por el viento. A jedziemy, słuchajcie, moi drodzy, do Gdańska na spotkanie z patronami. I nie jedziemy sami, ale o tym zaraz. Jedzie z nami Corazon oraz Wika, Roman i Basia. Kolejność przypadkowa. Jedno spotkanie z patronami kanału Bez Planu mamy już za sobą. Odbyło się w Warszawie i teraz właśnie pojawią się urywki z niego. Ogólnie jeżeli chodzi o podróżowanie, no to już tam od wielu, wielu lat podróżowaliśmy z moim bratem i z naszym dziadkiem, jak już we vlogach wcześniej mówiłem. Tutaj mamy Naddniestrze, rok 2013. No zapytałem właśnie w grupie do... Mówiłeś coś o Białorusi, czy to jeszcze jest aktualne? No zapytałem właśnie w grupie dla patronów i ludzie powiedzieli, że tak nie za bardzo i po przemyśleniu uznałem, że tak nie za bardzo i dlatego też nie pojechaliśmy tam. Nigdy tam nie byłem, to jest jedyny sąsiad Polski, gdzie nie byłem, jedno z niewielu państw. Este es el primer baño que voy y hay de estos, lo siento por los hombres, pero tengo que mostrarlo porque me parece una locura que esto esté aquí. Y déjenme decirles que me encanta. Las mujeres entienden. Hay emergencias, hay momentos que se necesita. Nie na sialo. No i tak to mniej więcej wyglądało, bardzo fajnie. Na początku byłem trochę spięty, jak miałem robić prezentację, później się wyluzowało, zaczęliśmy gadać i było super. A z ciekawych rzeczy, jakie jeszcze ostatnio się wydarzyły, to mogę wam pokazać zachód słońca, jaki ostatnio widzieliśmy. Bywa zjawiskowo, gdy bywa deszczowo. Dobra, skupiam się na prowadzeniu, jedziemy do Gdańska. Zbliżamy się już. Tutaj macie gdańskie kamieniczki. I podwórko, idziemy na drugą stronę. Tu jest jeden pokój. Tu jest drugi. Jedwika. Roman. O, nie widzieliśmy się dawno. Nie, dawno. Próbuję na Stare Miasto wyjść. To jest Basia. A tutaj jest ulica Długa, gdzie zaraz mam mieć spotkanie. To znaczy mamy mieć spotkanie, bo ziomki mi pomagają. Roman prowadzi trochę rozmowę, a pozostałe ziomki wspierają duchem. To w sumie jest ta sama ulica, gdzie mieszkaliśmy wcześniej, będąc Zigną w Gdańsku. Natomiast muszę wam powiedzieć, że mamy dosyć napięty grafik, bo jechaliśmy z Warszawy, 3 godziny 20, wiadomo, mały postój po drodze. I już jak dojeżdżaliśmy do Gdańska, to się wczytaliśmy, że z Airbnb do mieszkania trzeba pojechać do biura po klucz. Kurde, no nigdy nie miałem takiej sytuacji, że gdzieś jechałem po klucz. Zawsze było tak, że albo wpisywałeś kod, albo gospodarz przyjeżdżał. I muszę przyznać, że dałem trochę ciała, bo czasu nie było i się nie przygotowałem. No ale dojechaliśmy. Spotkanie jest za 50 minut, więc jakieś 20 wyjdziemy, żeby być trochę wcześniej, damy radę. Żel już nałożony, jeszcze nie jestem uczesany, zaraz to ogarniemy. Ale słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale ja w koszuli występuję. I śmialiśmy się ostatnio z widzami, że nie poznają mnie i specjalnie, żeby mnie poznali, założyłem tą moją saszetkę, zaraz wam pokażę. Tę właśnie saszetkę założyłem na spotkaniu z patronami w Warszawie, z ludźmi, którzy zawsze widzieli mnie inaczej niż w koszuli. Szukając tego mieszkania, lokalizacją się głównie kierowałem i dzięki temu, że jesteśmy tutaj. To droga do pubu Red Light, gdzie zaraz będzie to spotkanie. Trwała dosłownie 40 sekund. Nie da się tu zaparkować, bo jesteśmy zaraz przy ulicy Długiej, która jest tam, czyli Stare Miasto Gdańskie. Nie trzeba później jechać samochodem, tylko można strzelić browarka 1, góra 10 i pieszo do mieszkania. Teraz pewnie wiadomo jakieś rywki ze spotkania, zatem oglądajcie. Oczywiście Roman Fan Polszy kanał dzisiaj. Roman jest tutaj dzisiaj z nami i myślę, że tu był grany więcej niż jeden koniak na głowę, chodzi mi o kieliszkę. Ale tam było tak, że wy zostawialiście to, że ja zrobiłem jakby swoją dzienną stawkę, plus jeszcze jedną dzienną stawkę dzięki wam, że zostawialiście na piwki. Już po spotkaniu idziemy na jedzenie. Czyli tak wyglądał Gdańsk po wojnie? Tak. Masz elektrownię Filharmonia, aktualne Muzeum Morskie, a my jesteśmy gdzieś, jakoś, może nawet bardziej w tym miejscu. Czyli to wszystko, czym się zachwycam, nie jest oryginalne, tak? To jest odbudowane raczej. Fasady zostały oryginalne często. Tak, to jest narożnik kościoła maryjskiego, no, odbudowano. Środki są z lata 70, a fasady są oryginalne. I jeszcze gadają po rusku, a to Ruscy zniszczyli. Nie, no trzeba ich aresztować. Nie, my tak na ustawie działaliśmy. Gdzie jest nie gaworyć po rusku? Wy unicestworzyli je tego. Będziemy polować na jakieś jedzenie, ale z tego co wiem, to już o tej porze raczej kebab. Ale zobaczymy.
Tu po prawej stronie mamy odnowione kamienice i te to już nawet nie udają, że są z tamtych lat. Są nowoczesne. Po prawej stronie, przed chwilą się dowiedzieliśmy, najstarszy dźwig w Polsce, który służył do wyciągania towarów ze statków, które tu przypłynęły do Gdańska. I tam w środku po prostu chodzili ludzie wokół takich wielkich kołowrotków i podnosili te rzeczy. Wiele osób oczywiście. Zamówiliśmy sobie przepyszne śniadania z kawą. Między innymi nowy patent, którego jeszcze nie jadłem, czyli gofry z bekonem i z jajkiem. Was ja wziął z rukolą też i z bekonem. Roman też. Zjedliśmy pyszne śniadanie, przed nami pyszny Gdańsk, a tutaj jest robiona fotka. Przy mołdawskiej fladze. Budził spać. Daj mi to łóżko, jak chcę. Nie, my spimy na tym. A. Pojechali. Halo. Dobre. Ochrona? Nie nagrywa ochronę. Dzień dobry Państwu, jestem kierowcą na tej wycieczce i zapraszam na przejażdżkę. Łatwo było zaparkować, ale trudno będzie wyjechać. Cuidado por allá, ok? Ves bien? Aha. Ok. Dzięki. Jesteśmy w Sopocie i jedziemy zaraz do Klifu Orłowskiego w Gdyni. Roman zabiera nas teraz do miejsca, gdzie ja nigdy nie byłem. Powiedz jak możesz, co to jest. Jest to moje ulubione miejsce, które się nazywa Klif Orłowski. Jesteśmy teraz w Gdynie w Orłowa. Chyba Orłowa, tak mi się wydaje, ta dzielnica się nazywa. Jestem tutaj już po raz piąty chyba w tym roku, bo na tyle lubię to miejsce. Zaraz zobaczycie, oczywiście już nam się otwiera ten widok. Mamy klif tutaj i tam idziemy do góry, się przyjdziemy i po prawej stronie będzie cały czas morze. I w ogóle uwielbiam to połączenie las a morze. Mega, dla mnie to jest, wiesz, dla mnie wydaje się na przykład tylko plaży mamy cały czas, a tutaj las, morze, obok. Zobaczcie, cyk i morze. Cyk, morze. Tutaj mamy jakąś małą rzeczkę, która wpływa właśnie do morza. Cyk i wpływa. Chłopaki oczywiście robią parodię mojego cyk, dlatego to powtarzają. Ja ryby moją posudę. Włod, ryba. I sudo! O, ryba! Ryba nie spłynęłem, a w państwennych celach w miejscu Z bukwa S stać. Polskie morze poza sezonem. Jak chcesz na zewnątrz posiedzieć, no to raczej za folią. Pochmurny wrześniowy dzień. Można iść dołem, ale z tego co ja rozumiem, my zamiast tędy pójdziemy górą. Wyszliśmy trochę wyżej. Jedziemy sobie takim pięknym kanionem wśród wysokich drzew liściastych. Dlaczego zawsze gdzieś w lesie znajduje się jakieś majtki albo inne różne części garderoby? O co chodzi? W dole morze, piękne miejsce, to jest jedno z tych miejsc pięknych w Polsce, których nie byłem, które muszę odkryć. No to troszeczkę stromo. Dobrze, że nie jest bardzo mokro. Pokonujemy trudne przeszkody, by dotrzeć do końca trasy. Nie mówiłem wam, ale Roman ma nową specjalizację. Ostatnią właśnie chodzenia na wysokości nad przepaściami. Z tyłu Gdańsk. I Corazon spoglądający na morze. Gdzieś tam daleko. Gdzieś tam są Filipiny. Tam nieskończone, wiesz. Ja tak ostatnio chodziłem, stąd zaczynałem, bo przyjechaliśmy z KM-ką tutaj. I poszliśmy tam. I potem wyszliśmy zupełnie na jakiejś tam dzielnicy innej i był autobus, który dojechał do SKM-ki na inny przystanek. I tak wracaliśmy już do Gdańska. A tam można iść. No naprawdę fajne. Uwielbiam, polecam każdemu. Klif Orłowski. Super, piękne miejsce faktycznie. Jest bardzo popularne miejsce na zdjęcie też. O kurde. No, gdyby stanąć na tej wypustce, to już by mogło polecieć. Nie będziemy ryzykować. Dorośli już jesteśmy. Tak, to by mogło polecieć. Chodź! Ale to wygląda. To nie jest droga na Filipiny.
Bonito, no mi amor? Increíble. No te acerques tanto, nie. Coño, que nervio. Nie. Corazón. Coño. To jest to miejsce, gdzie sobie stanąłem. Faktycznie, gdybym na tę bulwę poszedł po lewej stronie, to bym poleciał pewnie. Nie wierzę, tam ktoś idzie z walizką. Z walizką. To jest takie w moim stylu. Brawo, gratulujemy, pozdrawiamy panią. Jeżeli pani to ogląda, to proszę się nie martwić. Ja mam podobnie. Bywało się z walizką na plaży. Schodzimy na dół, żeby dotknąć po raz ostatni w tym roku prawdopodobnie polskiego morza. Fizycznie, ręką, palcem. Corazon chodzi tu po górkach i poluje. Wydaje mu się chyba, że tu są małpy, tak jak na górkach na Filipinach z reguły było. Bo patrzy na drzewa. O! Zjadny podkres z tabakiem na ciebie. Croissant! Croissant! Wykorzystam ci do... Idź do wujka. Chodź. Słodkie zdjęcie na Instagram. Na Tinder. Na Tinder z pieskiem, musi być. No, całkiem spoko jeszcze. Jeszcze spoko. Lecimy. Ciśniemy sobie autostradą, z której zaraz zjedziemy na Poznań. To znaczy nie, sorry, na Poznań to nie, bo to przez Łódź byśmy jechali. Tutaj na 91 uderzy. Z Gdańska do Poznania tak jest szybciej. Ale powiem, że fajnie się tym samochodem jeździ. Czuję się tak, jakbym kioskiem jechał po prostu. No ale jest to dosyć nowy kiosk, bo z 2022 roku, świeżutki, więc jeździ się bardzo przyjemnie. Zobaczcie, jest godzina 18:25, ale w związku z faktem, że to połowa września, to się robi ciemniej, a jeszcze chmury wszechobecne to potęgują. Zatrzymaliśmy się na chwilę na postoju, troszeczkę rozprostować kości. Tu jest plac zabaw w ogóle. Jedziemy do Poznania i jutro będzie tam kolejne spotkanie z Patronite. Słuchajcie, jest tutaj ktoś z nami, niespodziewanie zupełnie, dowiedzieliśmy się kilka dni temu, że możemy się spotkać. Jest tutaj w Poznaniu, jest w Polsce. Jest to ktoś, kogo widzieliśmy w Wenezueli. Jest Wenezuelczykiem, jest w Polsce i jest to Luis, który jest tu. Siema. Jestem Luis. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak. Już mówisz po polsku? A nie mówię po polsku. Uczę się polskiego. Dobrze, tak. Już jest całkiem dobrze. I'm not a good speaker, but I'm learning properly. So probably next time in Poland, I'm going to speak properly. Definitely. Polish. Yeah. Yeah. Unia Europejska moja marzenia. That's my favorite phrase. In case some of you guys don't know who Luis is, he happened to be our very good friend from Caracas. And actually, the first day we went to the protests, we met this guy. Like, we're like two crazy gringos with my brother, right? Yeah, I remember. I saved them from not getting killed in Caracas. Against the Venezuelans, against our country. Without any compassion, they are killing us. Słuchajcie, wracamy, chcemy zobaczyć, co tam się dzieje, bo chcemy udokumentować dla was jak najlepiej. Shouldn't we run away? They are not shooting. Oh, okay. Because you are pressed. Everybody know that they are killers, but, you know, it's for protocol. We came to Caracas, I think, 30th of June, and the 1st of July, we are already on the streets in the protest, and you were there, and you interacted with us, and you helped us. Because we didn't speak any Spanish, you know, back then. No. Can you tell the guys how long you have been here? I arrived to Berlin, like, a month ago, and I'm just leaving tomorrow. And they loved it so much. I've been all around the country, like Gdańsk, Kraków, Warsaw, Poznań, Warsaw. I loved it. Honestly, I love Poland. I like it. I feel home and I like it so much. It's, sí, estoy emocionada. Estoy emocionadísimo. No sabes cuándo. Estoy escuchando. O sea, que no puedo. You're showing up like, dale, marico. This is my boy. Yeah, I love him. Okay, now emotions and chatting. See you. Jesteśmy przy ulicy Żydowskiej w Poznaniu. O, właśnie chyba godzina wybiła, czekajcie. Tak, jest dokładnie 14 teraz, a my jesteśmy niedaleko miejsca, gdzie będzie spotkanie z patronami. Jakieś 90 metrów i jest to stare miasto w Poznaniu i możecie zobaczyć tutaj, jak jest rozkopane. Wczoraj wyskoczyliśmy na piwko i poznaniacy, z którymi byliśmy, śmieją się, że Poznań to jest teraz rozkopane. W analogii do Zakopanego. Wynajęliśmy nawet fajne mieszkanie z trzema pokojami. Ale że już się wprowadziliśmy, jest trochę bałagan, to już tam wam nie będę pokazywał, ale fajne jest podwórko, zaraz wyjdziemy. Nie wiem, ile ta kamienica ma lat,
ale myślę, że więcej niż 100. No to jest właśnie to, o czym słyszeliśmy, że wszędzie jest budowa. I podobno wynika to z tego, że podczas gdy chciano remontować, to jakieś archeologiczne znaleziska się pojawiły pod gruntem. I to spowalnia bardzo remont, bo trzeba to konsultować właśnie z archeologami i tak dalej. Ciekaw jestem, czy w nawiązaniu do Gdańska te kamienice są stare, czy zostały odnowione. Nie wiem, jak to z Poznaniem było, czy był zniszczony podczas II wojny światowej, czy nie. Napiszcie, jak wiecie. To jest bez planu live, nie jestem przygotowany. Natomiast to, co wiem, to że jest znacznie cieplej niż było w Gdańsku. Tam chyba coś z północy wieje trochę, a tutaj 18 stopni i trochę słońca. Byłbym super. Ale fajna kamienica, patrzcie. Wygląda, jakby nikt tam raczej nie mieszkał. Stare okna. No przecież to miliony jest warte. Ulica Żydowska 19. Trzeba będzie wygooglać i napiszę wam. Pewnie z kłoty albo nikt nie mieszka. W otoczeniu bogatym. Tak jak mówię, miliony warta kamienica. Tylko może stan techniczny nie pozwala, żeby tam mieszkać po prostu. Nie byłem w Poznaniu chyba z 10 lat. Ale fajny tramwaj. I w sumie nie pamiętam go za bardzo. Ale wygląda fajnie, wygląda przyjaźnie. Jak większość dużych miast w Polsce już teraz. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj i wczoraj wyskoczyliśmy sobie na piwko. W przeciwieństwie do poprzednich dni, wczoraj nie było spotkania od razu, tylko po prostu sobie dzisiaj siedzimy, czyli autujemy. Zaraz pójdziemy na śniadanie o 14.30. No i pewnie na 100% spotkanie będzie o 19.00 i myślę, że parę ujęć się z tego spotkania pojawi później, ale fajnie, zobaczcie. Jaka zieleń. Tu znowu grzybek halucynogenny. Prześladują mnie one dzisiaj. Na tych spotkaniach z patronami właśnie pojawia się wątek grzybków, a nawet pewne zdjęcie się pojawia. Trochę tam uchylam rąbka tajemnicy na temat katalizatora pewnego rodzaju powstania mojego kanału na YouTubie. Podoba nam się tu, fajnie, bo zielono i właśnie stare budownictwo jest. Zadbany jest Poznań, Wielkopolska wiadomo. Mam rodzinę w Wielkopolsce, dokładnie rzecz biorąc w okolicach Konina i właśnie jak obserwuję ludzi z Wielkopolski, to są tacy bardziej zaradni, poukładani, przedsiębiorczy, dobrze gospodarują swoim miejscem, swoim domem. Także taką mam obserwację na temat ludzi z Wielkopolski na podstawie małej próby, przyznaję. Gołębie sobie siedzą, czekają na zimę. No, nie wiedziałem, że Roman Wilhelmi, aktor, był z Poznania. Od razu, gdy spojrzałem na jego zdjęcie, to kapnąłem się, że to jest on. Nawet gdy byłem pod kątem i to jest właśnie dobrze zrobiony pomnik, w przeciwieństwie do niektórych przedstawiających papieża, gdzie wygląda jak Pudzianowski. Zobaczcie, tutaj też macie ulice właśnie rozkopane. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale chyba hydraulika na pewno jest ruszana podczas tego. Chyba na pewno, to powiedziałem. Wiecie, o co chodzi? No i tu mamy rynek, który też jest rozkopany teraz obecnie. Kurde, jak tu jest pięknie. Ja po prostu cały czas po tych Filipinach, jak widzę takie rzeczy. A nigdy się nie fascynowałem ani historią, ani literaturą przesadnie. Nie mogę wyjść z podziwu po prostu nad tym, jak pięknie jest w Polsce. Coś niesamowitego. I nawet ten remont mi nie przeszkadza. Zobaczcie, jaki klimat. Tu są stoliki, obok spychacze. Rynek właśnie. I sobie przechodzisz takim tunelem po prostu obok siatki. Bez planu. Siema. Siema. Dziękuję. No to swój urok też z drugiej strony. Za każdym rogiem czai się spychacz. Kara obczają tego byka. No i myślę, że jest chyba prawdziwy. Keraro que no tiene olor, Cora. ¿Qué es esto, chavista? Esto es el límite. Kolor czerwony to czawiści w Wenezueli, ale u nas na szczęście nie.